No i tutaj w odpowiedzi na to, bo dostałem też komentarze sugerujące, że mojemu szaleńcowi nie jest z nim wszystko w porządku. Powiem tak, tu jest szaleniec, siedzi na jajeczkach, które mu zniosła jego partnerka. Dlatego też powiedziałem, że jeśli wyjdzie, żeby nie było żadnych insynuacji z mojej hodowli młódek po szaleńcu, to ten młody będzie z certyfikatem DNA, czyli będzie do niego od razu dołączony certyfikat, żeby po prostu ktoś głupich komentarzy nie sypał, a takie niestety się zdarzają. No a dzisiaj się pochwalę na początku tego filmu, zresztą jest to związane z tematyką dalszą tego filmu. Ja, żeby wzmocnić swój gołębnik rozpłodowy i do rodziny mojego szaleńca, dzisiaj przywiozłem rodowód, bo gołąbka wcześniej, wnuczkę 776 widać, i jednocześnie od 14 roczniaka Polski, pana Glandysa. Z jego wnuczkę jednocześnie 8415 najlepszego rozpłodowca pana Glandysa. O, tu są, z tej hodowli przyniosłem. Bożena i Marcin Paluch. Szybciutko pokażę. Przyniosłem z oryginała Marcela Albrechta z linii BAK 17 i po samiczce Blue Phoenix, która siadała pierwsza z 766, druga z 560, trzecia z 568, z 568, 766, dziewiąta z 500. Także jest to też wnuczka 776, znaczy to jest córka 776, więc przyniosłem wnuka 776 i wnuka 003. Także kolejny od państwa Paluch. Teraz kolejna gwiazda Blue Fire, najlepszy lotnik okręgu Bielsko-Biała, as w kategoriach 21 w setce konkursów Dziadek, a 23 Blue Fire w setce, sparowany na super lotniczkę siostrę Blue Arrow, czyli niebieskiej strzały. Nawiasem mówiąc, po niebieskiej strzale też mam dziecko, ale jest to z Chipo, także tu jest wnuczek, czyli syn najlepszego lotnika okręgu. I kolejne po oryginale Gino Clique, Super Gaby, National As, Long Distance, sprzedany za 300 tysięcy euro. Syn Super Gaby, sprzedany za 81 tysięcy euro. Jest półbratem Devil Prince'a, czyli po Super Gino syn jest, czyli wnuk Super Gaby, który został sprzedany za 300 tysięcy euro razy Queen Bruxelles, najlepsza samica w pierwszy gołąb, w piąty gołąb w Polsce w kategorii na Olimpiadzie i za jeden sezon 1,93, pierwsza na 8006 gołębi z 1050 km, ale też umiała siednąć pierwsza z 200 km z linii oryginał Gaby van den Abele. Także to moje wzmocnienie, jeśli chodzi o te gołąbki, jakie będą krzyżowane z rodziną mojego szaleńca. W dzisiejszym filmiku witam Was serdecznie, wszystkich oglądających mój kanał. Chciałbym poruszyć temat, który się właściwie nasunął w związku z komentarzami na Facebooku. Jeden hodowca na Pipie kupił gołąbka Polak za 60 tysięcy euro. I tutaj pojawiły się komentarze, w jaki sposób, jakie są najdroższe gołębie, jakie zostały kupione na aukcjach. I druga sprawa, w jaki sposób z takimi hodowcami, którzy takie gołębie są w stanie kupić, w ogóle rywalizować. Więc na pewno sam kupno gołębi
Samo kupno gołębi nie gwarantuje sukcesu, bo z tymi gołębiami trzeba pracować, ale wracając po kolei. Najdroższy gołąb, przynajmniej sprzedany na terenie europejskim, to New Kim. Tym bardziej jest to zaskoczenie, bo jest to samiczka, która została sprzedana za 1,6 miliona euro nabywcy z Chin. Była to młoda samica, dlatego nawet dziwi, bo zwykle wyższą cenę uzyskują samczyki. Drugie miejsce jakby w tej kwocie sprzedania zajmuje gołąb Armando, za którego jest to samczyk, za którego zapłacono 1,2 miliona euro. Akurat miałem przyjemność trzymać ich dzieci nawet w ręce. Zresztą miałem dużo szczęścia, na przykład samego 808, słynnego gołębia, bardzo słynnego w Polsce, też miałem okazję trzymać, to przy okazji też się pochwalę. Inne znane gołębie, takie drogie, to w 2013 roku był sprzedany Bolt, był Golden Prince, jeden z właśnie z Ginokliku, Enadine, New Blixem, czy Golden King, najlepszy Aska BDB Long Distance, sprzedany za 300 tysięcy euro, także z którego między innymi z tej linii, no akurat też sprowadziłem gołąbki. I tak przekładając to na jeszcze takie ciekawostki, powiem, że jeśli chodzi o zwierzęta, to koń wyścigowy Pegas zwany, z tego co się dobrze orientuję, był sprzedany za 70 milionów, także to jeśli chodzi o to, jakie ceny mogą uzyskiwać zwierzęta. Pegasus tak zwany, o Pegasus 70 milionów dolarów, no trzeba by przeliczyć na euro ile to jest, no ale też dosyć sporo, który wygrał Kentucky Derby. To tak z ciekawości, jakie ceny mogą uzyskiwać zwierzęta. Chodzi po prostu też o zakup genów pod rozród, a czy to się w odpowiedni sposób wykorzysta, to już inny temat. Golden Prince kosztował 360 tysięcy euro. Na przykład odnośnie jego, to na moim gojemniku są jego wnuczki. Tak samo New Laureate też jest. Tak samo powiem z takiej ciekawostki, że dziecko New Kim trzymałem w gołębniku, w rękach, w gołębniku nie, ale w rękach trzymałem. Dziecko Armando trzymałem w rękach. Dziecko New Laureata trzymałem w rękach. Także w pewnym sensie nawet coś z tych linii posiadam. Golden Prince'a, dziecko, ja mam wnuki Golden Prince'a. Ale wracając do tematu, także kupno samych gołębi, tych najcenniejszych, najdroższych, na pewno nikomu nie gwarantuje sukcesu, bo tak by hodowla nie miała sensu. Na pewno wkład w gołębki wartościowe przybliża nas do tego celu. Jakieś geny zdobywamy, z którymi warto pracować, ale bez pracy, bez odpowiedniego zdrowia tych gołębi, przygotowania, tak naprawdę sukcesu z nimi nie osiągniemy. Wiadome jest, że jak jest kilku chętnych na jakiegoś gołąbka, to cena jego rośnie, bo każdy, więcej hodowców chce go kupić, no a że jedni są w stanie wydać duże pieniądze, dla niektórych, nie wiem, jeden dzień pracy to jest wartość tego gołębia, więc w każdym sporcie tak jest i nie możemy się tutaj porównywać, że każdy, ale to nie znaczy, że rywalizacja z hodowcami, którzy mają kupę kasy i inwestują w super materiał, jest niemożliwa. Po prostu jak ktoś jest super hodowcą, przez wymiany
może uzyskać super materiał. Poza tym nie wiadomo, czy te gołąbki za super duże pieniądze wydają super materiał. Prawdą jest taka, że jak nie wiem, ktoś tam w Polsce są na przykład dzieci Armando, ktoś posiada dziecko Armando, to na pewno jest sporo grupa hodowców, którzy chcą to dziecko Armando. Nie ma się co dziwić, że jak hodowca wydał chyba 100 tysięcy euro na zakup dziecka Armando, córki, to nie sprzeda po kilkaset złotych dzieci, tylko ten wydatek go dużo kosztował, więc wnuki zakupione po dziecku Armando też będą swoje pieniądze kosztować, więc to jakby generuje wartość w pewien sposób tych dzieci, bo po 200 zł by było mnóstwo hodowców, którzy by dali, żeby dostać wnuka, więc dlatego się no jakoś nakręca ta sprawa z cenami za wnuki i nawet za prawnuki, więc na pewno zakup dobrych genów, zresztą sam też inwestuję w wartościowe gołębie, nie po to, żeby na nie wydać pieniądze, tylko żeby wprowadzić wartościowe geny. Każdy się stara zakupić gołąbki, które są na jego kieszeń i na ile go stać, i na podstawie tych gołębi wprowadzać je do własnej hodowli. Są hodowcy, którzy kupują od jednego, od po 10, 15, 20 młodych, od razu z nimi lotują. Stać ich na to, żeby ryzykować. Jedni kupują jednego gołąbka i nie lotują nim, tylko próbują z niego coś wychować. I gdybyśmy mieli rywalizować na to, kto wydał więcej na gołębnik rozpłodowy, to można by przed sezonem sobie odpuścić i po prostu zebrać, nie wiem, rachunki za zakupione gołębie i ustalić kolejność. A to tak przecież nie wygląda. Do tego jeszcze jakby tutaj inne czynniki decydują. Gdyby też tak było, to tak samo, wiadomo, że majątek i pieniądze, które można włożyć, pomagają, bo można wystawić na przykład choćby i na WG gołąbki, co też jest w pewien sposób kosztowne. Ktoś wystawi jedną drużynę, ktoś wystawi kilka drużyn, no ponosi większe koszty, ale ma szansę na większe zwycięstwo, na większe szanse na zwycięstwo, na zdobycie jakichś nagród. Chociaż wtedy wiadomo, że koszty poniósł większe. Kto wydał mniejsze pieniądze, a zdobędzie jakąś nagrodę, to jakby ma większy zysk z tego, choć ma szansę mniejszą. No w takim sensie jakby statystycznym, bo jeśli chodzi o pomoże da lepsze gołębie, które się tam lepiej spiszą, i te gołębie mają tak naprawdę większą szansę wygrać. Także tutaj hodowla gołębi dla mnie jest przyjemnością. Lubię spędzać w gołębniku czas, patrzeć na gołąbki, parować je, zajmować się tymi gołębiami i ładnie skacze, wybił mnie z rytmu. I to jest jakby dla mnie mocno sens hodowli tych gołębi, że lubi się tą adrenalinę na wiosnę, na przyparowaniu, co wyjdzie, samoparowanie. Ten okres właśnie taki, tak jak powiedziałem, jesienny, wiosenny, to jest najpiękniejszy okres, kiedy w spokoju sobie można przy gołębiach chodzić, zestawiać pary, mieć nadzieję na przyszłość do sezonu, bo w lotach to już jest korzystanie z tego, co się wcześniej wypracowało. A największa przyjemność to jest przed lotami, chociaż no jak długo tych lotów nie mamy, to w sercu hodowcy nakręca się chęć udziału w tych lotach.
już adrenaliny, żeby przylatywały. Teraz mamy ten okres spotkań z kolegami na wystawach. Skończy się wystawa, będzie wystawa ogólnopolska, zamknie się pewien etap. Jak już po wystawie ogólnopolskiej, to patrzy się tak naprawdę w nowy sezon. To jest taki ostatni jakby gwizdek dla mnie, koniec zimy. Koniec zimy to jest fakt przebycia wystawy ogólnopolskiej. I wtedy zaczyna się tutaj w hodowli gołębi wiosna. Także no, jedni mówią, że duże pieniądze wchodzą do każdego sportu, kolarstwa, do każdej dziedziny, piłka nożna, wiadomo, ostatni przykład, choćby brazylijski klub podkupił nam naszego selekcjonera grupy narodowej, dając mu większą kasę, niż jest w stanie mu dać reprezentacja Polski. To będzie zarabiał, chociaż tam piłką specjalnie się nie interesuje, to będzie zarabiał w klubie więcej niż w reprezentacji narodowej, co też jest w jakiś sposób może niewytłumaczalne, choć z drugiej strony klub brazylijski, do którego idzie, ma 30 milionów sympatyków, a w Polsce tyle jest, trochę więcej ludzi. Więc jakby skala, mimo że to jest klub tylko jakiś tam sobie w państwie, to jakby skala osób, którym kibicują temu klubowi, powoduje, że klub ma po prostu pieniądze i jest w stanie zatrudnić takiego selekcjonera. Abstrahuję od tego, czy on jest dobry, czy niedobry, bo jak mówię, ja się na tym nie znam i się tym specjalnie nie interesuję. Także tak samo tutaj, co nie znaczy, że zaraz ten klub będzie mistrzem świata, czy nawet tak samo kluby europejskie, które tam mają super piłkarzy, super gwiazdy, które właśnie w minutę zarabiają kolosalne pieniądze, i gdyby zajęli się hodowlą gołębi i chcieliby jakiegoś gołębia, to by go kupili no za kwotę, gdyby się takich dwóch znajdzie do licytacji, no to wtedy gołąb uzyskuje jakby no rekordową kwotę i tak dalej. Wiem, że odnośnie ceny gołębi na rynku chińskim, jeszcze z WG chyba jeszcze większe kwoty za gołębie były, choć tam te kwoty nie do końca są w pewien sposób osiągalne, albo nawet niektóre są utajnione, że hodowcy między sobą się ujawniają. Tutaj na PIP-ie możemy stwierdzić, bo jest on jakby licytacje publiczne, jakie te kwoty są. Także no wiadomo, że jest to ciężki temat, ale nie mamy równej zasobności portfela. Pracujemy z taką ilością gołębi, na jakie mamy siły, na jakie nas stać, na jakie lubimy, i z takimi gołębiami, na jakie nas stać. I myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie trzeba wygrać wszystkich konkurencji. Można znaleźć sobie jakąś tam konkurencję, która nam odpowiada, i w tej konkurencji starać się zaistnieć. Najważniejsze to mieć satysfakcję z hodowli. No, jeśli ktoś chce to robić dla pieniędzy, to niech lepiej zrezygnuje, bo nie tędy droga. Tu zupełnie chodzi o co innego, o przyjemność. Ktoś hoduje, nie wiem, rybki, bo to lubi, ktoś chodzi na ryby, nie wiem, ktoś jest myśliwym, też tam trzeba wykupić licencję, żeby coś tam ponosić koszty. Także no, w każdym hobby wychodzi na to, że trzeba ponosić koszty, a jednego stać na lepszą broń, drugiego na gorszą. I jeden i drugi może mieć z tego super satysfakcję, nawet ten z gorszą bronią, z gorszym sprzętem może mieć lepszą satysfakcję niż ten, który ma super sprzęt, więc na pewno jak ktoś ma możliwości, interesuje się jakąś dziedziną, a ma możliwości, no to zakupuje
sprzęt, gołębie, materiał taki, na jaki go stać najlepszy, ile może poświęcić, ile chce poświęcić. A ktoś, kto ma mniejsze zasoby, on też poświęca jakieś tam środki, takie jak chce poświęcić i jak może poświęcić, więc takie jest moje zdanie. Czasami z jednej strony można się cieszyć, że jedne osoby chcą poświęcić duże środki do, może przez to, to jest szansa pewnej sposób popularyzacji, bo część osób, chociaż takiej złudnej, bo jeśli osoby zostaną przyciągnięte chęcią zarabiania i pieniędzy, to szybko się zdziwią, że to nie tędy droga, nie jest tak łatwo, że zaraz się zarabia te pieniądze i przyjdą na chwilę i odejdą, więc niestety trzeba mieć prawdziwą pasję, żeby się tymi gołębiami zajmować, prawdziwe serce do tych gołębi, kochać te ptaki, kochać przy nich robić, sprzątać, parować, łapać, patrzeć. Także to czują to samo hodowcy gołębi ozdobnych, też mają swoje, lubią na nie popatrzeć, poparować, przygotować, więc na pewno robi to jakiś rozgłos i może zachęca niektórych, może daje inny obraz hodowcy w społeczeństwie, jak ktoś zrozumie, że tutaj też są duże środki, z czym się to może wiązać. No bo tak to ludzie postrzegają, jak są duże środki i słychać, ile gołąb może za gołąb być warty, to troszkę też inaczej na niektórych hodowców patrzą, nie przez pryzmat, że o, głowa w górze i szaleńcy, którzy sobie jakieś tam ptaszki hodują i przy nich siedzą, chociaż nie każdy sobie zdaje sprawy, ile przy tym jest poświęcenia, pracy. Na pewno szeroki temat, ale jakieś histeryzowanie, że ktoś za jakąś kasę grubą kupił gołębie. Ktoś się może cieszyć, że tym hobby i w sumie nie ma się tym co przejmować. A jeśli się w jakieś bogatsze gołębie pojawiają w okolicy, no jest coś w tym, że hodowcy starają się je zdobyć. Starają się je zdobyć, zdobyć dziecko, zdobyć wnuka. Tak było od dawien dawna z braćmi Jansen, od których gołębie były niedostępne. Te Janseny dzisiaj niby są wszędzie, gdzie krusz popatrzysz, co drugim, trzecim rodowodzie. Może teraz już to minęło, ale jakiś czas temu były Janseny i wszędzie Janseny. Co nie gwarantowało, że wszyscy tymi Jansenami uzyskiwali sukces. Także z mojej strony to tyle w kwestii tutaj mojego zdania na temat tych bogatych, drogich gołębi. A propos komentarzy, są osoby, które tam jakby wyrzuciły mi, że spędzam dużo czasu w gołębniku. No i to prawda. W sumie tego czasu na pewno się dość dużo spędza. Każdy hodowca, który lubi gołąbki, chce tego czasu spędzić jak najwięcej w gołębniku. Niestety fakt jest taki, że odbywa się to kosztem rodziny. Chociaż trzeba sobie wszystko mądrze poukładać i znaleźć ten czas i dla rodziny, i dla gołębi. No ale ten czas w gołębniku nam czas dla rodziny kradnie. Na pewno w okresie letnim jeszcze tego więcej czasu poświęcamy gołębiom. W okresie zimowym właśnie możemy trochę odpocząć. Część hodowców chce mocniej odpocząć w okresie jesiennym, kiedy jest ważny etap pierzenia, kiedy można troszkę sobie odpuścić, ale trzeba jednak o te gołębie dbać i o tym musimy pamiętać. Już tak praktycznie ten okres pierzeniowy się kończy, więc taką jakąś drobną przerwę, taką trochę z wytchnieniem nie będziemy mieli. No ale po nowym roku, po okresie wystaw, myśli się o nowym sezonie, szczepienia, przygotowania do lęgów i tak dalej. Więc tego wytchnienia za dużo tak naprawdę nie ma. Może troszeczkę. Także jeśli chodzi o tą kwestię.